Lubię to, moje korzenie, część pierwsza, Piotr Banach. Kiedy ostatnio opowiadałem pewnemu dziennikarzowi o moim nowym projekcie, o projekcie Ludzie Mili, powiedziałem mu, jaka to być mniej więcej muzyka, on stwierdził, ha, czyli powrót do korzeni. No to ja roześmiałem się i powiedziałem, no, ja za każdym razem wracam do korzeni. Zawsze przy takich okazjach opowiadam o tym, jak wychowywałem się na kilku gatunkach muzyki jednocześnie. I tak naprawdę podczas bardzo krótkiego odcinka czasu, na przełomie roku, dwóch lat, przechodziłem fascynację prawie wszystkimi możliwymi gatunkami muzycznymi. No oczywiście przesadzam w tej chwili, bo na pewno tych gatunków muzycznych jest bardzo dużo, a mnie fascynowało tylko kilka, ale gdzieś te moje korzenie muzyczne są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rozległe. Jakby wszystko zaczęło się od tych piosenek, które śpiewała mi mama. Pamiętam piosenki, które, jak na przykład byliśmy gdzieś na spacerze, mama nuciła piosenkę na przykład taką. Zakwita raz, tylko raz biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak. Przez nagą noc albo na przykład taką. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat. A taką śpiewaliśmy razem. Słońce przytuli nas do swych rąk i spojrzy ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się stanie świt. Bardzo ją lubiłem. Piosenka pochodzi z filmu Prawo i pięść, takiego polskiego westernu, dziejącego się gdzieś zaraz po wojnie na ziemiach odzyskanych. Dzielny szeryf, taki odpowiednik szeryfa z westernów, w tej roli pan Holubek, rozprawiał się z bandą szabrowników. To jest Szczecin FM 94,4.
Tych śpiewanych przez mamy piosenek było oczywiście dużo więcej. Pamiętam, jak śpiewaliśmy piosenki, wspólnie śpiewaliśmy piosenki, których ja nigdy nie słyszałem w innym wykonaniu niż tym wykonaniu mojej mamy. Takie piosenki jak Szare Szeregi, o tym, że gdzieś w Warszawie, gdzieś w podziemiach śpi ród szarych szeregów, który czeka właśnie na to, żeby ich zbudzić i oni wtedy ruszą w bój. O tym, że gdzieś idą na zachód osadnicy szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy. To są takie wspomnienia, urywki, ale te melodie bardzo gdzieś tam mocno zakorzeniały mi się w pamięci. Nazwałbym teraz te melodie takimi trochę rycerskimi, pełnymi patosu. Zresztą pierwszą taką ulubioną płytę, którą miałem w dzieciństwie, to była płyta Czterej Pancerni i Pies. Tam nie było piosenki z serialu Czterej Pancerni i Pies, ale były piosenki żołnierskie. Dużo z nich było wykonanych w języku rosyjskim, bo płyta Czterej Pancerni i Pies miała pokazywać właśnie braterstwo armii polskiej i radzieckiej. No ale te piosenki były pełne takiego patosu, pełnego takiego wzruszenia i one mocno mnie kształtowały. Zresztą tak samo jak ballady Bułata Okudżawy, którego też płyta była u nas w domu. Słuchałem również piosenek country, chociaż potem przez wiele lat uważałem, że wydawało mi się, że tego country nie lubię. Ale ta pierwsza taka domowa płyta to była płyta polskie wersje standardów country z polskimi tekstami. Chyba rzecz taka dosyć śmieszna, biorąc z perspektywy czasu, gdybym jej teraz posłuchał, ale wtedy mi się to naprawdę podobało. No i wszystko to, co gdzieś tam leciało w radio. Na przykład robiłem głośniej, nastawiałem radio, kiedy leciała ta piosenka. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. Żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła sroko obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. Ja żegnałam nieraz kogo, ja żegnałam nieraz. Pierwszą taką świadomym wyborem, poproszeniem rodziców o płytę, to była płyta grupy Vox, Bananowy Song, pierwszy kawałek reggae, którym tak się zachwyciłem jeszcze bez świadomości, że to jest reggae, ale naprawdę wtedy miało to moc. Hamak zwalniam
morza cichy szum, no, 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 no. I morza cichy szum. Kiedy poszedłem do liceum, trudno byłoby mnie nazwać fanem muzyki. Ja słuchałem tej muzyki, która była w radio. Nawet z dużym zdziwieniem przyjąłem fakt, że mój kolega, taki przyjaciel z podstawówki, kiedy mieliśmy taki bal na zakończenie 8 klasy, on urwał się z niego wcześniej, bo powiedział, że musi szybko iść do domu, żeby nagrywać, bo puszczają Beatlesów, płytę Beatlesów. Dla mnie to było takie dziwne, jak ktoś może rezygnować z zabawy na rzecz nagrywania muzyki. Ale kiedy poszedłem do liceum, gdzieś dorosłem do tego, żeby być fanem muzyki, a w pewnym sensie zostałem też trochę zmuszony, bo w tamtych czasach podstawowym pytaniem było, czego słuchasz? Ludzie najpierw pytali się o imię, a potem o to, czego słuchasz. I kiedy w liceum byłem pytany o to, czego słucham, okazało się, że jestem zupełnie niemodny, że zupełnie nie mam pojęcia, co jest co, i co tak naprawdę gdzieś tam w tych młodzieżowych trendach się liczy, a co się nie liczy. Pamiętam, i bardzo wyraźnie to pamiętam, bo to był dla mnie taki przełom, jak ktoś powiedział mi, a wiesz, jest taka piosenka Dziecko w czasie, zespół się nazywa Deep Purple i musisz tego koniecznie posłuchać. Ja zapisałem sobie tą nazwę na gdzieś tam na książce od historii. Cały czas przed oczami mam ten obrazek, no i posłuchałem faktycznie, zdobyłem gdzieś to nagranie, a wtedy to nie było takie łatwe, ale udało mi się dotrzeć do piosenki Dziecko w czasie Deep Purple, no i prawdę mówiąc, zakochałem się.
Deep Purple, Dziecko w czasie. Ta piosenka bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie wciągnęła w słuchanie muzyki rockowej. Jakby narodziłem się dla muzyki dopiero wtedy, jako 15-latek. Zresztą tak się złożyło, że w tym samym czasie wybrano mnie do orkiestry szkolnej, żebym grał na puzonie. Muzyka zupełnie inna, ale jednak gdzieś to zainteresowanie muzyką zostało we mnie rozbudzone. W tym czasie trudno było o dostęp do płyt. W polskich sklepach były tylko płyty nielicznych wykonawców, nie wiadomo według jakiego klucza były dobierane. Ale wśród tych płyt, które były dostępne, a czasami trzeba je było naprawdę wystać w długich kolejkach, było parę takich, które bardzo mocno mnie ukształtowały. Między innymi składanka Heart of Glass, składanka wielu wykonawców rockowych, popowych. Nie wiem też według jakiego klucza byli dobierani, ale znalazła się na tej płycie piosenka właśnie tytułowa grupy Blondie. We'll be right back.
Po latach dowiedziałem się, że grupa Blondie startowała w kategorii grup nowofalowych, czyli takich postpunkowych. Kiedy już byłem miłośnikiem punk rocka, ta grupa Blondie wydawała się czymś takim no bardzo wręcz popowym, ale gdzieś teraz z perspektywy czasu czuję, że faktycznie ten korzeń taki właśnie punkowy, nowofalowy grupa Blondie bez wątpienia miała. Lubię to, moje korzenie, część pierwsza. Piotr Banach. Piosenka Dziecko w czasie grupy Deep Purple zafascynowała mnie na tyle mocno, że na przyniesionym z ojca z pracy magnetofonie kasetowym, takim służbowym magnetofonie, nagrałem ją sobie pod rząd 7 razy. To jest Szczecin FM. Trudno powiedzieć, że miał w tamtym momencie sprecyzowany gust, bo interesowały mnie bardzo różne rzeczy. Bardzo mocno wsiąkłem właśnie w tą muzykę Purple, ale jednocześnie bardzo szybko w grupę Pink Floyd. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Równolegle z Purplami i Floydami zacząłem odkrywać muzykę grupy The Beatles. O ile na początku wolałem takie piosenki z wczesnego ich okresu, piosenki typu na przykład Girl, to potem bardzo szybko zaczęły mi się podobać piosenki, no tak jakby trochę ambitniejsze, trudniejsze w odbiorze, ale dla mnie bardzo, bardzo fascynujące, takie jak Eleanor Rigby.
where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Purple, Floydzi, Beatlesi. Beatlesi, Purple, Floydzi. To jest chyba mój taki absolutny korzeń, oprócz tej całej muzyki, której słuchałem w dzieciństwie i która gdzieś tam docierała do mnie z radia, czy tak jak powiedziałem wcześniej, za pomocą melodii śpiewanych mi przez mamę. To jest taki mój korzeni, bo był okres taki, nie pamiętam ile on trwał, bo gdzieś mi tutaj już to było na tyle dawno, że mi się to wszystko już zaciera, ale był taki okres, że jak nie słuchałem Beatlesów, to słuchałem Purple. Nie słuchałem Purple, to słuchałem Floydów. Thank you.
a jak nie słuchałem Floydów, to słuchałem Beatlesów. For money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of thing the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Lubię to Piotr Banek. Moje korzenie. Część pierwsza. Bardzo mocno podobała mi się płyta grupy Deep Purple na taki koncert na grupę i orkiestrę. Była to taka typowa dla lat 70. kolaboracja zespołu rockowego z orkiestrą symfoniczną. Co prawda ta płyta była jedną z pierwszych, ona się ukazała chyba w 68 roku, ale potem w latach 70. ten trend taki nagrywania muzyki rockowej z orkiestrą symfoniczną był bardzo, bardzo popularny. Bardzo mocno tej płyty słuchałem i to była rozbudowana muzyka, wiadomo, smyki, sekcja dęta, tutaj gitara rockowa, perkusja, wszystko bardzo pompatyczne. I kiedy trafiłem u męża mojej kuzynki, który był marynarzem, na płytę, dziwną płytę, bo nie zwróciłbym na nią uwagi, gdyby nie to, że gdzieś tam w Kurierze Szczecińskim przeczytałem notatkę "Umarł król, niech żyje król". I ta notatka głosiła to, że właśnie umarł król muzyki reggae Bob Marley, a jego miejsce zajmuje następny król Eddie Grant. Nie miałem pojęcia ani o jednym, ani o drugim. No ale tego Marleya właśnie, kiedy znalazłem płytę, postanowiłem posłuchać. I muzyka ta była bardzo, bardzo surowa w kontekście tego, czego słuchałem do tej pory, czyli tych wszystkich takich właśnie symfonicznych, pompatycznych kawałków zagranych z takim rockowym pazurem, czy psychodeli Pink Floydów, czy tych bogatych takich właśnie melodycznie piosenek Beatlesów. Ta muzyka Marleya, którą się zetknąłem, była bardzo, bardzo surowa i taka inna od tego, czego słuchałem do tej pory. Była inna, ale w pewnym sensie fascynująca. Many more will have to die. Don't ask me why.
No Marleya była jednak jeszcze dla mnie za wcześnie. Po takim okresie fascynacji właśnie muzyką, no taką trochę z ornamentem, czyli tych wszystkich gitarowych solówek, tych wszystkich takich właśnie pompatycznych wejść i pompatycznych melodii, płynnie przeszedłem do punk rocka, ale do punk rocka polskiego. Słuchałem piosenek grupy Kontrola W, Bikini, Szczecińskiego Korpusu X, czy przede wszystkim Brygady Kryzys. Yeah.
czujesz to, co wiesz. Szczecin FM 94,4. W takim pierwszym zetknięciu się z muzyką reggae właśnie w wykonaniu grupy Brygada Kryzys bardzo szybko pojawiła się w mojej płytotece płyta grupy Izrael, lub jak wtedy się mówiło Israel ze względów takich cenzury. Cenzura jakby niezbyt przychylnym okiem patrzyła na nazwę Izrael, w związku z tym poprzez jakieś tam kombinacje z pisownią myśmy to czytali jako Israel. No i płyta Biada, Biada, Biada zapoczątkowała moje zainteresowanie muzyką reggae. Wpływem muzyki czy Brygady Kryzys, czy właśnie grupy Izrael zacząłem grać w pierwszych swoich zespołach reggae. Pierwszym takim zespołem reggae, w którym grałem, była grupa Kryterium. Myśmy grali takie reggae, no nie wiem, jakby to powiedzieć, takie trochę jakby polisowskie, ale to polisowskie przefiltrowane już przez dokonania zespołów Lady Punk czy Oddział Zamknięty, bo liderzy grupy, bracia Szymosiuk, byli zafascynowani właśnie twórczością Oddziału Zamkniętego czy Lady Punk. Bardzo szybko w zespole Kryterium doszło do takiego rozłamu, bo część właśnie w tym sami właśnie liderzy, bracia Szymosiuk, chcieli grać dalej takie jakby słoneczne reggae.
a część z nas zaczęła fascynować się cięższą odmianą reggae, na przykład zespołem Black Uhuru. No i na tym kończę pierwszą część prezentowania moich muzycznych korzeni. Tak naprawdę dotarliśmy gdzieś do roku 84-85, czyli samego początku. Do usłyszenia w następnych odcinkach będę puszczał muzykę, o której wiem, że gdzieś tam bardzo mocno mnie ukształtowała. Do usłyszenia.
sam, skąd wziął się tam. Nigdy przedtem o tym nie myślałem. Bo i po co, kiedy miałem wielki kopiec złotych jaj i przyjaciół wielu, otaczało mnie. Nie byłem sam, o nie, nie byłem sam. Pewnej nocy prysnął czar, tak nie znosił już złotych jaj. Karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej.